Od tego walenia tych wszystkich towarów mu szerniał. Cześć, już teraz wiecie, skąd się wziął czarny Olek. Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Chińcul, a wy jak się nazywacie? Tak, dzisiaj troszeczkę śmiechem, żartem zrobimy sobie odcinek, a naszym głównym bohaterem będzie oczywiście ten oto czarny Olek, T-25 Vengeance. Pojazd, który pojawił się nam ostatnio właśnie w grze World of Tanks. Oczywiście jest pojazd premium 8 poziomu, czołg średni nacji amerykańskiej. I cóż, chciałem go dzisiaj przedstawić wam wokół Chińcula. Oczywiście bardzo dziękuję Wargamingowi za udostępnienie tego pojazdu do testu i dla potrzeby filmu, tak żebyście też mogli poznać ten pojazd troszeczkę lepiej, zanim się po prostu zdecydujecie na zakup takiego pojazdu, ewentualnie nie. Cóż, jak widzicie, no czarny Olek, jak nic, malowanie ma, można powiedzieć, dość szatańskie, że tak powiem. Z tyłu czacha, tutaj cały na czarno. Także no, jeżeli ktoś bardzo lubi takie malowania, będzie w niebo wzięty, a jeżeli ktoś nie przepada, no to niestety, nic na to nie poradzimy. Nie możemy zmienić tego kamo. Pojazd musi niestety być z takim kamuflażem. I powiem wam teraz zdanie moje na temat tego pojazdu. Gdybym nie miał dużo premek, to może bym się zdecydował. Gdyby nie był taki drogi, też bym się może zdecydował. Ale pojazd ma jeszcze jedną, można powiedzieć, wadę. Najpierw wymienię te wady, a później skupimy się na jego zaletach. No i wada, tak jak już nieraz wspominałem, pojazdy premium powinny mieć maksymalnie losowanie plus jeden, tak? Czyli tylko możemy walczyć z pojazdami o jeden poziom wyższy. Z tego względu, że mówię, w to inwestujemy swoje pieniążki, niemałe zresztą. No i męka, dajmy na to, grając na 10 tierze, nie jest niczym przyjemnym. Aczkolwiek powiem wam, jeżeli chodzi o ten pojazd, nie miałem naprawdę dużo losowań w porównaniu na przykład do Super Shermana, gdzie tamto działo jest większe i mi się wydaje po prostu, że losowania tamtego pojazdu są częstsze na dziesiątkach, dziesiątki, dziewiątki. Tutaj powiem wam o dziwo, miałem więcej tych losowań właśnie na topce, na ósemkach i tych ósemek też tak nie było aż mocno dużo. Także to jest, można powiedzieć, spory plus, jeżeli chodzi o ten pojazd. Może na razie, dlatego że pojazd jest w sklepie, kto to wie. Ale cena na razie za ten pojazd jest naprawdę dość wysoka, można powiedzieć, że kosmiczna. I tutaj można powiedzieć, porównać troszeczkę ten pojazd do Pershinga, aczkolwiek jest dużo tutaj też, można powiedzieć, różnic między tymi pojazdami, ale mimo wszystko, zobaczcie, cena 12 tysięcy golda, no tutaj jest jakieś 7 dni premium, oczywiście operacje, chyba w ostatecznej cenie będzie około 10 tysięcy, czy tam 9800, coś koło tego. Mimo wszystko, to jest, jak dla mnie nawet, jest dość spora cena. Powiem wam, że no fakt, może bym i chciał ten pojazd posiadać, ale tylko i ze względu na kolekcjonerskie moje takie hobby. Ale zobaczcie, na przykład porównajmy sobie ceny tego pojazdu, który jest też obecnie w sprzedaży, STA2 za 7800, gdzie pojazd ma losowanie tylko do dziewiątek. I nie wiem, dlaczego właśnie troszeczkę Wargaming tutaj robi takie właśnie bezsensowne akcje, gdzie pojazdy premium, które wychodzą, mają losowanie do dziesiątek, czyli plus 2. To jest trochę beznadziejne dla mnie. Na przykład takie STA2 też jest świetny pojazd, gdzie bardzo go polecam. Jest naprawdę w dobrej cenie i losowanie mamy tylko do dziewiątek, a działo jest naprawdę rewelacyjne. Dobra, wróćmy do czarnego Olka, czyli do T-25 Vengeance i dzisiaj go przedstawię, porównam z innymi też pojazdami z losowaniem do dziesiątek, a mamy ich dość sporo. Zdobyliśmy też sporo tych pojazdów, tak jak Motherland, CDCK. Także zobaczymy mniej więcej konkurencję też, jak mniej więcej wygląda w porównaniu do tego pojazdu. Jakie plusy? Plusy są takie, że pojazd ma naprawdę małą sylwetkę, jest dość niski, dość krótki. I do czego to można było porównać? Zobaczcie, T23E3 to jest ten sam, można powiedzieć, to samo podwozie tego pojazdu. A dlaczego? Dlatego, że nawet czytając opis tego pojazdu, jest tutaj właśnie bardzo dobrze napisane.
i czekajcie, tutaj chcę tak zrobić. O tak. Opracowany przez Wydział Uzbrojenia Amerykańskich Sił Zbrojnych na bazie seryjnie produkowanego czołgu T-23 z 90-mm działem i wzmocnionym pancerzem. Po zbudowaniu dwóch prototypów wyprodukowano 40 pojazdów, czyli tylko 40 pojazdów wyprodukowano. Tak tutaj mamy napisane właśnie w grze. I tak, to jest nic innego jak T-23, tylko że właśnie ma działo 90 mm. Tutaj mamy działo 70, chyba 6, jak się nie mylę, w T-23. Tak, 76 mm. Ale pojazd ma, ten akurat, T-23, ma losowanie o jeden tier wyżej, czyli tylko i wyłącznie spotka ósemki, nie? A zobaczcie, jeżeli chodzi o jego wytrzymałość, to pojazd posiada, czekajcie, gdzie tutaj jest wytrzymałość, on nigdy tego nie używam. Aha, jest, 1440 wytrzymałości, ta siódemka ma, T-23, a Vengeance posiada, już wam mówię, 1450 i mamy losowanie do dziesiątek. Także jest spora różnica. Dobra, skupmy się teraz na właśnie T-25 i zobaczmy sobie mniej więcej jego parametry, co tutaj ten pojazd posiada. Już do niego idziemy. I tak, pancerz. Pancerz, powiem wam, że potrafi sporo odbić. Niby tutaj ten pancerz jest dwuwarstwowy, coś takiego. Fakt, nie jest może jakimś demonem tutaj twardości, ale powiem wam, że wieża też potrafi sporo odbić. I też te miejsca właśnie są dość twarde tutaj z przodu. Tutaj już nam się zaczyna coraz bardziej kiepsko, że tak powiem. No i tutaj kadłub też nie jest najlepiej chroniony. Jeżeli chodzi o moduły, i tak, silnik. Koni mechanicznych mamy 530 koni. Niby dużo, niby mało, ale jak na ten pojazd dość mały i powiem wam, że też nie ma dużej wagi, spokojnie daje radę. Współczynnik mocy mamy 14 koni na tonę, także nie jest źle. Prędkość maksymalna 55 km na godzinę. To jest właśnie duży plus tego pojazdu, gdzie w porównaniu do konkurencji, na przykład weźmy sobie takiego 4202P, no to FV oczywiście, no to tamten 35 km na godzinę jedzie czołg średni. Tutaj mamy 55, no to bardziej bliżej mu do CDC-ka niż do właśnie takiego FV. Prędkość cofania mamy 20 km na godzinę, szansa na pożar 20%. Działo, tak jak wspomniałem wcześniej, 90 mm i czas przeładunku oczywiście bez żadnych tutaj wyposażeń, 7 sekund 80, prawie 8 sekund. Czas celowania dość fajny, 2 sekundy, celność też jest dość dobra, jak na takiego medzika, 0,36. Maksymalny zasięg mamy 720 metrów, podnoszenie działa do góry mamy 20 stopni i opuszczanie 10 stopni, to jest też bardzo dobra sprawa. Zasięg spota mamy 390 metrów. Jeżeli chodzi o obrót, bardzo dobry obrót, jest 43 stopnie. Opory gruntu, no, można powiedzieć, że są średnie. Wieża, no, tak jak wspomniałem, 390 metrów mamy spota i prędkość obrotu 45 stopni. Radyjko 745 metrów. No i amunicja. Mamy trzy rodzaje amunicji AP, APCR-y jako pociski premium, to jest dużym plusem tego pojazdu też. Nie mamy hitów, to jest bardzo dobrze. I mamy jeszcze burzaki, tak? Załoganci mniej więcej tak sobie siedzą. No i dobra, teraz zobaczmy mniej więcej jego tutaj właśnie penetrację, jak to wygląda. I tak, penetracja, zobaczcie, 192. Jeżeli nas wylosuje na ósemki, to jest coś pięknego. Naprawdę ta penetracja... Nie trzeba nic więcej, tak? To jest naprawdę bardzo dobra wartość. Na dziesiątkach, no różnie to bywa. Ale zobaczcie, 243 penetracji jest na pocisku premium. Nie wiem dlaczego 243, a nie 250 na przykład. Też tego nie rozumiem, gdzie na przykład taki Super Pershing ma 250, na APK-u ma 170, to jest różnica. Ale tutaj, no mogło być już to 250. Szkoda, że tutaj właśnie Wargaming odjął właśnie tą penetrację na pocisku tym APCR-ze. Uszkodzenia mamy 240 na obu rodzajach pociskach i na burzaku mamy 320. Jeżeli chodzi o pancerz wieży, mamy wieża 76, 64 i 64. I cóż, no czas celowania to już podawałem, tak samo celność podawałem. Także tak się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi o jego parametry. A teraz zobaczmy sobie mniej więcej, jak wygląda konkurencja. Czekajcie, włączę sobie filtr. No i
Mamy. A, tu jeszcze musimy wyłączyć amerykańskie pojazdy. I teraz to jest konkurencja tego pojazdu na tym tierze, jeżeli chodzi o pojazdy właśnie z losowaniem do dziesiątek. Oczywiście to są wszystko czołgi premium. Nie mówię tutaj o normalnych pojazdach z drzewka. I mamy tak, FVA 4202. Zobaczmy chociaż jego działo, jaką ma tutaj penetrację. Zobaczcie, 226, penetracja naprawdę znakomita jest. 258 na pocisku premium. To jest też lepsza, można powiedzieć, penetracja, tak? Uszkodzenia są o 10 HP mniejsze, ale czas celowania i celność mniej więcej porównywalne. No tutaj ten pojazd, ja wiem, że na PC-cie ten pojazd dostał buffa do prędkości 35 km na godzinę. Prędkość jego maksymalna chyba jest taka. To jest, można powiedzieć, no tragedia. To nie jest czołg średni, tylko można powiedzieć, porównać go nawet do TDK. Kolejny Angol. Zobaczmy jego penetrację. Ten pojazd też był do wygrania. 202, zobaczcie, też jest lepiej. No na pocisku premium jest gorzej, 238. Kolejny pojazd też był do wygrania. Zdobyczny, że tak powiem, 212, gdzie Vengeance posiada 192. 259 na pocisku APCR-ze. Też jest lepiej, tak? W TDC-ku. No i kolejny pojazd, oczywiście najnowszy pojazd, który ja akurat zakupiłem. To jest ostatni mój zakup. I zobaczmy sobie mniej więcej tutaj. Zobaczcie, jest 200 i 250. No tutaj czas celowania jest 2,40. Ponoć ten pojazd dostał buffa po ostatniej aktualizacji. Jeszcze nie sprawdzałem, muszę nim pograć. Celność jest lepsza, 0,35. Także porównując te wszystkie pojazdy, tą konkurencję, no to Vengeance tak aż bardzo może nie odstaje, ale jeżeli chodzi o penetrację, no to niestety, ale jest nie najlepiej, że tak powiem. No tutaj Motherland ma najgorszą penetrację z tych wszystkich pojazdów, tylko że tutaj mamy znowu pancerz. Bardzo dobry pojazd, potrafi sporo odbić. Prędkość tego pojazdu też nie jest może najlepsza, bo zobaczcie, tutaj mamy silnik szóstki. I ostatni pojazd, Legion, też ma losowanie do dziesiątek, też czarny Olek. Też podobnie mniej więcej to wygląda, ale jest 190 i 250 na pocisku premium. Także te dwa pojazdy można by było porównać, tak? No i oczywiście STA2, którą wam pokazywałem w sklepie. I zobaczcie sobie tutaj penetrację. 212, a na pocisku premium jest 275. Kurde, no słuchajcie, pojazd jest tańszy, to raz. Druga sprawa, losowanie ma do dziewiątek. No i zobaczcie na penetrację. Celność, czas celowania. Naprawdę nie trzeba lepiej. Fakt, że jest też miękki, ale Vengeance też nie jest demonem twardości, że tak powiem, tak? Dobra, wróćmy do naszego bohatera dzisiejszego odcinku, czy tam odcinka. I cóż mogę więcej powiedzieć? Powiem wam tak, tym pojazdem bardzo fajnie mi się grało. Jeżeli ktoś potrafi wykorzystać jego mobilność, potrafi wykorzystać jego opuszczanie działa i dość, można powiedzieć, bardzo lubi grać pojazdami, można powiedzieć, wieżowymi, tak jak amerykańskie pojazdy, to naprawdę odnajdzie się w tym pojeździe. Ja bardzo fajnie mi się nim grało. Dla mnie bardzo przyjemny medzik. Gdyby nie ta cena, za niego około 7-800 jeszcze mógłbym dać. To bym go na pewno kupił, ale około 10 tysięcy to jest jednak spora cena. Nie oszukujmy się. Za tą cenę można naprawdę kupić o wiele, wiele lepszy pojazd. Aczkolwiek do kolekcji przydałby mi się ten pojazd zdecydowanie. Na pewno bym go wymienił za 112, którą nie gram w ogóle. I tym pojazdem można naprawdę fajnie też zarabiać. Mało tego, pojazd, jeżeli chodzi o szkolenie załogi, ma chyba 50. Tak, chyba 50% do szkolenia załogi ten pojazd posiada. Jak się nie mylę, na pewno ma 50% do zarabiania. Także tutaj jest duży plus, jeżeli chodzi właśnie o te dwa parametry. No i cóż mogę więcej powiedzieć na temat tego pojazdu? Dla mnie, mówię, gdyby nie cena i losowanie do dziesiątek, naprawdę bardzo fajny, przyjemny pojazd. Jest krótki profil, dość mała sylwetka i działko naprawdę daje radę. Tak samo mobilność. Zresztą zaraz, słuchajcie, pokażę wam test, mniej więcej porównamy go sobie z innymi pojazdami, też na tym samym poziomie i sami po prostu zobaczycie, jeżeli chodzi o mobilność tego pojazdu. No a później oczywiście pojedziemy dwie bitwy, sami zobaczycie, jak mniej więcej ja tym pojazdem pograłem w tych bitwach.
Pierwszy test zrobimy z pojazdem T95E2, ten, którego właśnie możecie wygrać. I teraz zobaczcie mniej więcej, jak T25 jest krótkim pojazdem w porównaniu właśnie do T95E2. Prędkość maksymalna T95E2 jest 56 km na godzinę. Posiada więcej koni, aczkolwiek pojazd jest cięższy. Tutaj mamy 560 koni w T95E2, a w T25 mamy 530. Współczynnik koni też T95 posiada większy, z tego względu, że ma 15 koni na tonę, a tutaj mamy 14 koni na tonę. Prędkość maksymalna jest porównywalna 55 na ma T25, a 56 T95. Także przy starcie pojazd, mówię, jest dość mały i naprawdę tutaj przy starcie daje radę, silnik naprawdę daje radę. Mobilność tego pojazdu naprawdę nie jest zła w porównaniu właśnie z innymi pojazdami. Zobaczymy teraz pod górkę, jak to będzie wyglądało. A mało tego, zaraz przetestujemy sobie jeszcze na jednym z szybszych czołgów średnich na tym poziomie, a mowa tutaj o CDC-ku, który posiada aż 1000 koni mechanicznych, ale zobaczycie mniej więcej, jak to będzie wyglądało porównanie. No i teraz mamy góreczkę i tutaj widzicie T95, jeżeli chodzi o prostą, no to mniej więcej jest podobna prędkość i nie, aż tak mocno nie, tego, nie odchodzi nam, ale pod górkę zobaczcie, tutaj T25, ten pojazd jest mniejszy, co waga jego też jest mniejsza i porównywalne niby parametry są, ale pojazd jest szybszy pod górkę. Tak samo przy starcie, czuć tą prędkość, że jest pojazd mobilniejszy. Tak samo przy obrocie, mi się wydaje, że o wiele lepszy jest obrót na T25. Zaraz zobaczymy mniej więcej. Też porównamy obrót obu pojazdów. No i zobaczcie. Nie jest, ta mobilność naprawdę nie jest zła, jeżeli chodzi właśnie o ten pojazd. To jest jego, można powiedzieć, spory plus jak na ten poziom. Teraz zobaczcie przy CDC-ku, jak T25 wygląda. No, bączek, można powiedzieć, taki mały. Bardziej jemu jest do T20 niż do Pershinga, gdzie Pershing jest dużo większy. Zobaczcie, jak właśnie CDC-k jest długim pojazdem. I tutaj właśnie jak grałem właśnie T25 tym pojazdem, w fajne miejscówki można sobie podjeżdżać i ten pojazd aż tak mocno nam nie wystaje. O, tutaj oczywiście CDC posiada dużo, dużo więcej koni. No i zobaczcie, tutaj przy starcie nie mamy szans, ale już na prostej, już CDC przestał mi po prostu odchodzić. Prędkość jest, można powiedzieć, porównywalna. T25, można powiedzieć, że to, jeżeli chodzi o mobilność, naprawdę nie ma tragedii. Na pewno jest dużo, dużo szybszy niż Super Pershing. No i teraz zobaczymy jeszcze tutaj pod górkę. Myślę, że ten test mniej więcej pokaże wam, jaki pojazd naprawdę jest, jeżeli chodzi o mobilność. Zobaczcie, daje radę, bez problemu. Oczywiście, no wiadomo, CDC będzie szybszym pojazdem, ale chciałem wam to mniej więcej pokazać na podstawie też takiego pojazdu. No i teraz obrót. Zobaczymy, który się szybciej obraca. No i T25 jest troszeczkę szybszy. W drugą stronę, no widać delikatnie, że pojazd jest szybszy, szybciej się obraca. Tak samo wieża, też podejrzewam, że jest szybszy obrót wieży. No i dobra, pora na bitwy, także ruszajmy w drogę. Pierwsza bitwa na mapie Lakeville. Bitwa standardowa, jest jedna artyleria, mamy losowanie z dziewiątkami. Powiem wam, grając tym pojazdem, naprawdę nie miałem dużo bitew na 10 poziomie.
porównaniu do Super Shermana, tamten pojazd dużo, dużo więcej miał tych losowań na dziesiątki. Mówię, to może być chwilowe, gdzie pojazd jest w sklepie i różnie później po prostu może to wyglądać, tak? Ale mi się wydaje, że troszeczkę ten matchmaking jest brany pod uwagę tak, jaki po prostu, jakie działo pojazd posiada. Tutaj mamy 90 mm, na Super Shermanie mamy 105, także tam mamy większe uszkodzenia. I nie wiem właśnie, czy matchmaking czasem też tak troszeczkę nie dobiera tych pojazdów, z którymi mamy grać, tak? Dobra, ja sobie tutaj standardowo stanąłem na spocie. Jeszcze nie podałem, co ja tutaj używam, jeżeli chodzi o ten pojazd, jakie wyposażenie. Mam tutaj dosyłacz, posiadam wentylację i stabilizator pionowy. Dobra, pierwszego lighta mam. Tak jest, gościu pięknie zagrał. I to jest właśnie już nasza przewaga. Nie mają lighta, nie ma zbytnio kto pojazdów świecić. I to jest właśnie największy błąd. Tutaj nie wiem, czy słyszycie, ale jest bug, jeżeli chodzi właśnie o ten pojazd. Jest błąd z tego względu, że cały czas słychać silnik, gdzie po prostu stoimy i tak jakby pojazd jechał. Taki sam problem był właśnie na poziomie 9, jeżeli chodzi właśnie o T5-4. Ten magazynek amerykański. I tutaj jest ten sam problem, jeżeli chodzi właśnie o ten pojazd. Nie wiem, czy po prostu Wargaming tego nie zauważył przy aktualizacji, gdzie właśnie no jest ten bug, jeżeli chodzi właśnie o non-stop warczenie tego silnika. Tak jakbyśmy cały czas jechali pojazdem. Bylibyśmy po prostu w ruchu. Cóż, drużyna, tak widzę, rozjechała się, można powiedzieć, na lewo i na prawo. Ja na razie tutaj jeszcze stoję na spocie, ale chyba zaraz delikatnie środkiem będziemy próbowali ich atakować. Oczywiście tutaj pancerza zbytnio nie mamy, jeżeli chodzi właśnie o spód. Z tego względu, że tylko chyba 76 na przodzie. Także nie możemy tutaj zbytnio też oczekiwać jakichś nie wiadomo jakich odbić. Bardzo podobna gra jest do Pershinga, czy nawet do Patona 9. Dobra, jedzie wótek. Ale fajnie, bo mam akurat wsparcie od drużyny. Zobaczcie, tylko asysty łapiemy. Tak jest. No i zaraz będzie po wóteku. Też nie wiem, co gościu tutaj chciał osiągnąć. Miasto, widzę, ma się dobrze. Tutaj prawą stroną, wąwozem, też ostro puszczeli. Także cóż, jedziemy. No, do miasta tylko 3 pojazdy pojechały. To jest największy błąd. Dobra, jest Pershing. Na razie widzę więcej asyst niż mamy, niż przebić. Jest jeszcze tutaj prototyp, tak? No. Chodź. Nie weszło. I jeżeli chodzi o zarobki na tym pojeździe, to tak jak wspomniałem, 50% mamy do zarobku. Do szkolenia załogi też mamy 50% bonusu. Także pojazd w miarę fajnie zarabia. Nie można powiedzieć, że nie. Ale ja mówię, ja mam bardzo dużo zarabiaczek i kolejna zarabiaczka, to mówię, tylko ze względu na kolekcjonowanie pojazdów, tylko i wyłącznie bym go kupił. Aczkolwiek, no mówię, pojazd naprawdę daje radę, nie jest zły. Jedynie co mi się nie podoba, to właśnie to losowanie do 10 tieru. Szkoda, naprawdę szkoda. No i cena też jest dość spora, ale tutaj nie będziemy rozmawiali na temat ceny. Dobra, zostały 3 medziki. Już tutaj nic się nie powinno złego nam stać.
Ja tutaj osiągnąłem akurat czas przeładunku 6 sekund 40, także prawie 6,5 sekundy. Jak na to działo, 90 mm to naprawdę nie jest zły przeładunek, aczkolwiek STA 2 chyba jest około 5 z groszem. Także no jest, o, gdzie to poleciało, nie trafiłem. Zostały dwa czołgusie. Mam nadzieję, że drużyna nie będzie kapowała bazy. 19 asyst, 8 przebić, niedużo. Jeden pojazd na razie zniszczony. Kurczę, będą kapować tą bazę, no nie. To jest właśnie problem. Bez sensu, zostały dwa pojazdy. Po co kapować tą bazę? Jeszcze tutaj można było sporo natrzaskać się uszkodzeń, no ale nic, może przy kolejnej bitwie będzie lepiej. No i tyle. Dobra, zobaczmy, co tutaj wyczyniałem, no i jaki zarobek był. Zarobek nie jest zły, 132 tysiące. Nie mamy żadnej operacji na zarabianie. Także nie jest źle. No i dobra, pojedziemy sobie na... Pojedziemy jeszcze jedną bitewkę, zobaczycie, co dalej się będzie działo. Tym razem bitwa na mapie Tundra Zimą, też bitwa standardowa. Mała mapa, także nie będzie bitwy z dziewiątkami. A ósemeczki prawdopodobnie, bo tutaj tylko chyba na tej mapie ósemki są losowane. Tak jest, no nie ma nawet tych ósemek za wiele. I powiem wam, że takie właśnie losowania miałem tym pojazdem. Nie wiem, tak naprawdę to chyba miałem ze dwa losowania tylko na dziesiątki. Co do zarabiania, pojazd naprawdę się nadaje do zarabiania, bo ma aż 50% do zarobku premii, także to jest sporo. Mówię, jedynie co, to jeżeli nie będzie spotykał dziesiątek, na dziewiątkach jeszcze bez problemu daje radę. A na dziesiątkach może się już okazać delikatny problem, z tego względu, że mówię, no trzeba grać gdzieś tam z tyłu i z tą penetracją troszeczkę będzie cienkawo. Druga sprawa, nie mamy też bardzo twardej wieży, tylko 76, niby tutaj jest ten pancerz warstwowy. Ale mimo wszystko, nie, wieża jest bez problemu przebijalna. Dobra, ja tutaj wyjechałem standardowo na tą górkę, na ten tak zwany przepychacz. Zająłem dobre miejsce i zobaczcie, tutaj w porównaniu do STA 1 to jesteśmy szybszym pojazdem. Jak się nie mylę, to chyba tutaj jest 45 km na STA 1. Podobna wartość jest na STA 2. Także mobilność tego pojazdu naprawdę jest na plus. Dobra, zaraz gościa nie będzie. Nie ma artylerii, także nic tutaj nam zbytnio nie grozi. No i dobra, nie ma STA jedynki. A ja postaram się jeszcze coś tutaj wyświecić. Może mi się uda. Można zamontować zamiast stabilizatora optykę na przykład. Aczkolwiek 390 metrów spota to naprawdę nie jest mała wartość. Ja załadowałem sobie tutaj burzaki na tego RHM-a, ale nie wiem, czy mi się uda sięgnąć znowu jego, z tego względu, że tutaj już mam po prawej stronie trzy pojazdy. Aczkolwiek zobaczcie, jest pięknie Hellcat, dostał z burzaka za 341. Hellcat jest też miękkim pojazdem i zobaczcie, na dwa strzały bez problemu z burzaka jesteśmy go w stanie skończyć. Po to są pociski burzące. Dlatego od czasu do czasu warto naprawdę załadować do pojazdu, jeśli gramy, pociski burzące. No nie wiem, kurde, jest ten bug, cały czas słychać ten dźwięk tego silnika. To jest dość wkurzające. Nie trafiłem.
Dobra, mamy T29, jeszcze jedzie sobie. I na przykład jeżeli chodzi o kamuflaż tego pojazdu, to powiem wam, że naprawdę tutaj jest fajne, fajne to camo. Ja oczywiście mam wszystkie perki na camo też, dodatkowo. Pojazd, mówię, nie jest mocno wysoki, dość krótka sylwetka. Ups, coś mnie objechało chyba. WZ, tak jest. Nie patrzyłem na mapę, tylko zająłem się tamtą stroną. Chodź tu! Chodź tu! Chodź spotkać się ze śmiercią. Dobra. A ty co, kolega? Dawaj go! Kolega, dobra. I po koledze. Czacha go zjadła. Czarny Olek, to ja się nazywam. Tak jest. Czacha zaszalała. No śmiesznie to wygląda. Ta czacha z tyłu. Czacha dymi, że tak powiem. No i co, co tam mamy? ISA dwójkę. Dobra, dostał, ładnie. To, że mam właśnie dobrą penetrację, pozwala nam osiągnąć większe kredyty, jeżeli chodzi o zarobek. To jest duży plus. Aczkolwiek, no nie wiem, dlaczego, kurczę, odjęli mu, można powiedzieć, znaczy odjęli. Nie dali mu 200, ponad 250 penetracji, jeżeli chodzi o pociski premium. Pociski premium mamy bardzo dobre, bo są APCR-y, także przydałaby się delikatnie większa, tak przynajmniej te 250. No. Przynajmniej tutaj nie kapują bazy, no i dobra. 15 przebić, 4 pojazdy zniszczone. Zwycięstwo. Także czarny Olek daje radę. No i teraz zobaczmy. Ładny zarobek, 118 tysięcy i też nie ma żadnej operacji na zarabianie. Także nawet M-ka wpadła. 3300 uszkodzeń, nie jest jakaś spektakularna wartość, ale chciałem wam pokazać mniej więcej średnie uszkodzenia i jak tym pojazdem się zarabia, jak ten pojazd, można powiedzieć, spisuje się w standardowych bitwach. Dobra, tak się prezentuje T25 Vengeance wokół Hincula. Dzięki śliczne za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym pojeździe. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!